Witam serdecznie, moim gościem Jakub Kowalski, Dunajzowy Sącz. Witam. Podejdź, Kuba. Bardzo dzisiaj twoja dobra postawa. Wiemy, że dzisiaj nie grałeś na boisku, ale praktycznie widzieliśmy cię dużo w akcjach ofensywnych, a stałeś dzisiaj na bramce. Czy takie było założenie waszego zespołu, że będziesz bronił, ale też wchodzący do rozgrywania tutaj tych akcji? No tak, praktycznie tak ustalaliśmy właśnie, że w momentach właśnie kryzysowych, jak będziemy przegrywać, czy też walczyć o wyższy wynik, no to po prostu wyjdę za tą połowę i będę wspierał w akcjach ofensywnych. No i to się udawało w większości właśnie, tylko niestety w tym ostatnim meczu to już zawiodło, no i wynik był jaki był. No właśnie, czego zabrakło w spotkaniu z Dream Teamem, bo tutaj już można powiedzieć, że 3-0 to już nie takie łatwe spotkanie, tylko jednak trochę już schody. No czego zabrakło? Na pewno też kadrowo, wiadomo, dzisiaj byliśmy w okrojonym składzie, trochę też w ustawieniu parę razy zawiedliśmy, daliśmy się tak głupio skontrować i straciliśmy tą pierwszą bramkę, przez to też mecz stał się taki, że musieliśmy już ryzykować, no i te bramki padły typowo po kontrach, prawda, jedna z połowy boiska, bo też oczywiście musiałem wyjść za tą połowę, no i niestety, no chcieliśmy powalczyć jeszcze dalej, ale już kończymy dzisiaj przygodę. Dziękuję za wiatr. Dziękuję.